dobry Państwu. Otwieram obrady czwartej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Sprawdzimy sobie obecność na podstawie listy. Stwierdzam, że jesteśmy w komplecie, ale musimy to dokonać poprzez głosowanie. A więc jesteśmy w komplecie, możemy przeprowadzić prawomocne obrady, podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam panią sekretarz, panią Dorotę Brzgowską. Witam koleżanki i kolegów radnych. Witam pana Krzysztofa i panią Kamilę. Szanowni radni, od ostatniej sesji Rady Miejskiej zdarzenie przykre dla nas wystąpiło. Został zamordowany prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, wieloletni prezydent miasta, zasłużony samorządowiec, pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Gdańska. Prosiłbym wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy pamięć zmarłego prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, stosowne kondolencje w imieniu szanownych radnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy złożyliśmy z panem burmistrzem na ręce Urzędu Miejskiego Gdańska. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest na wniosek pana burmistrza. Dlatego też zwołaliśmy na dzisiejszy dzień czwartą sesję nadzwyczajną. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Panie burmistrzu, czy jeszcze mamy jakieś uwagi do tego porządku? Nie, nie mamy. A więc przyjmujemy ten porządek w tej wersji, którą szanowni radni otrzymaliście. W porządku dziennym mamy podjęcie dwóch uchwał. Odczytam projekt uchwały numer 4/22/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok, jak również projekt uchwały numer 4/23/2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Polanów. Szanowni radni, w poniedziałek odbyliśmy wspólne posiedzenie komisji. Na tym posiedzeniu komisji, wszystkich stałych komisji rady, pan burmistrz przedstawił i omówił dokładnie projekty uchwał właśnie te, o których mówiłem. Zwracam się jeszcze raz do szanownych radnych. Czy są jakieś zapytania do pana burmistrza w kwestii tych projektów uchwał? Nie widzę. Zwracam się również do pana przewodniczącego komisji budżetowej infrastruktury o opinię, dlatego że na tych komisjach była wydana opinia tej komisji. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Infrastruktury i Budżetu opiniuje pozytywnie obydwie uchwały, a więc uchwałę numer 4/22/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Polanów na 2019 rok
oraz uchwały nr 4/23/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Polaków. Dziękuję bardzo. Więc przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 4/22/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na rok 2019. Jeszcze raz się zapytam, czy są uwagi do tego projektu. Nie widzę. Proszę, przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 4/23/2019 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Polanów. Czy są uwagi do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Szanowni radni, szanowni goście, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek 4. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, Panom Burmistrzom, Pani Sekretarz, Wam, Szanowni Radni, Pani Kamili, Pani Krzysztofowi za udział w sesji obrad.